Hej, mamy sobotę, właśnie się ogarnęłam i będę się zbierała z moim tatą na zakupy, ponieważ ostatnio przechodząc w mieście zobaczyłam fajny sklep, który nazywał się Jack and Jones z męskimi ubraniami i były tam świetne koszule męskie, takie typowo wakacyjne, więc stwierdziłam, że może kupię Maciejowi na nasz wyjazd, który no wbrew pozorom jest już niedługo, praktycznie za kilka dni, więc stwierdziłam, że może zrobię mu taki prezent i kupię jakiś fajny ciuszek, więc zaraz lecimy. Ponadto, słuchajcie, nie mam internetu w ogóle, więc nie wiem, kiedy dodam ten film. Postanowiłam, że po prostu będę sobie na bieżąco nagrywała. Po prostu tutaj u nas w mieszkaniu totalnie wysiadło Wi-Fi. Mi się skończył mój internet w roamingu, więc kolejne nabijanie tego internetu będzie mnie kosztowało sporo pieniędzy. I po prostu zostałam totalnie bez internetu, więc będę musiała sobie znaleźć jakieś fajne zajęcie. A was zapraszam na vloga. Teraz już nagrywam z auta, właśnie jedziemy obejrzeć rowery i dodatkowo do Action, bo wpadłam na taki pomysł, że skoro nie mam internetu, a chcę spożytkować jakoś fajnie czas, to kupię sobie blok i może jakieś farby i sobie trochę pomaluję, porysuję. Zainspirowało mnie też to, że byłam w Kinklopie, tam były też fajne obrazy. Zawsze mnie to tak odprężało, relaksowało, więc stwierdziłam, że czemu nie? I może ołówki, może farby, zobaczę co będzie, więc nie mogę się doczekać. Dodatkowo byliśmy z tatą w mieście, kupiłam sobie perfumy, które mi się tak podobały, bo gdy kupowałam dla taty perfum, to dostałam próbkę takiego małego perfumu, który mi się tak spodobał, o zapachu mandarynki i wody kokosowej. I taki piękny był, że stwierdziłam, że idę po niego, nieważne ile będzie kosztował. Co? Gadam do aparatu. A okazało się, że kosztuje 20 euro, więc stwierdziłam, że biorę. Wróciliśmy właśnie z zakupów i chcę wam pokazać wszystko, co kupiłam, ponieważ robi się już tak ciemno, jest dzisiaj tak ponuro z tego względu, że pada deszcz, więc zacznę od perfumu. On wygląda tak i powiem wam, że jest to jeden z piękniejszych perfumów, jakie kiedykolwiek miałam i dla mnie to jest zapach idealny. On pachnie niby jak mandarynka z kokosem. Ale on jest taki wakacyjny, taki, no on jest przepiękny, to jest naprawdę najpiękniejszy chyba perfum, jaki kiedykolwiek wąchałam. No, ciężko mi jest opisać, co to jest za zapach, ale wygląda tak. Jest tutaj 50 ml i kosztował 20 euro. I w ogóle trochę się załamałam, bo zobaczyliśmy, że w Turcji ma być około 20 stopni. Myślę, że też temperatura mimo wszystko będzie tam inaczej odczuwalna, klimat jest inny, także mam nadzieję, że mimo wszystko się opalę, będę mogła sobie popływać w basenie i tak dalej. Bardzo na to liczę, cieszę się, że wypocznę i nie mogę się doczekać tych wakacji. Ponadto kupiłam dla Macieja koszulę właśnie z myślą o naszych wakacjach. Jack Jones. Wzięłam mu w rozmiarze L, mój tata przymierzał M-kę i na niego M-ka była dobra, więc od razu pomyślałam, że na Macieja będzie L-ka dobra. Fajny materiał, bo jest taka lekka i zobaczcie, ona jest krótkim rękawem i wygląda tak. Jest taka naprawdę wakacyjna, a w Polsce nigdzie nie mogłam znaleźć takiej
która by mi się spodobała i która by mu się spodobała, bo razem byliśmy na zakupach. Żadnych takich wakacyjnych jeszcze nie było, a tutaj mamy przepiękną koszulę, która kosztowała, już wam mówię, 35 euro. Myślę, że na wakacje sprawdzi się idealnie, z tego względu, że jest biało-czarna, czyli takie standardowe kolory, które łatwo jest wystylizować, ale jednocześnie dzięki tym palmom i dzięki temu takiemu żółtemu przyświtowi tutaj dodaje to takiego letniego klimatu. Byłam jeszcze w King Clubie i kupiłam sobie taki kosz na ubrania, z tego względu, że już się nie mieszczę z moimi ubraniami w szafie, więc kupiłam taki za 4,5 euro wielki kosz, on jest otwierany. Dzisiaj jeszcze będę sprzątała swoją szafę. Wzięłam sobie kapelusz na wakacje. Zobaczcie, on jest taki stricte plażowy według mnie, przepiękny. Wyglądam teraz jak taka paniusia, taka madame, brakuje mi tylko takiej torebeczki. Zamiast takiej bogatej pani mogę też pełnić rolę żony rolnika. Zależy jak się na to spojrzy. I wzięłam jeszcze sobie spodnie. Spodnie mam z... nie wiem co to jest, tutaj nie ma firmy. Po prostu jest napisane denim. I ogólnie zastanawiałam się nad nimi, bo one są takie 7/8, ale mają wysoki stan. Tylko że właśnie tutaj jest jedna wada przy tych spodniach. One, tutaj jest zrobione coś na gumkę, bo widocznie był popsuty zamek, ale gdy ja je zapinam, nie ma problemu, one działają, więc stwierdziłam, że je wezmę. Z tyłu wyglądają tak i one mają takie bardzo szerokie nogawki. Przymierzę, pokażę. Tak wyglądają te spodnie. Tutaj tak u góry. Czy wam pokażę tak bliżej? A tak nogawki. I na koniec kupiłam jeszcze w Action kilka rzeczy na dziś wieczór, żeby się nie nudzić. I wzięłam sobie farby. Mamy tutaj bardzo dużo odcieni, dodatkowo mamy taką paletę, żeby można było sobie miksować te wszystkie nasze kolory. I to chyba kosztowało około 3 euro. 3 coś, nie pamiętam. Wzięłam sobie też taki blok A4, ale ma takie naprawdę fajne kartki, bo one są takie grube. I pędzelki. Więc to jest mój plan na dziś. Także to są moje dzisiejsze zakupy. A ja teraz biorę się za sprzątanie, za organizowanie mojej szafy. Mam bardzo dużo ubrań, stwierdziłam, że może część jeansów albo swetrów wsadzę sobie właśnie do tego mojego koszyczka, który dzisiaj kupiłam, i jakoś fajnie to wszystko tutaj zorganizuję. Szafa posprzątana, zobaczcie ile zyskałam miejsca, jeszcze mam tutaj troszkę, kapelusz i tak wezmę ze sobą na wakacje. Mam teraz wolny czas, więc stwierdziłam, że wezmę się za rysowanie, coś co mnie odstresowuje. I znalazłam na Pinterestie inspirację, znalazłam coś takiego. I jestem ciekawa, czy w ogóle istnieje mała szansa, że wyjdzie mi to podobne. Nie rysowałam już od bardzo, bardzo dawna, wydaje mi się, że co najmniej 1,5 roku, więc będzie to dla mnie wyzwanie, ale podejmę się go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziś mi się wydaje, że wyglądam jak taki cukierek. Zrobiłam sobie taką fryzurę, takiego koczka i związałam taką ruszową gumką. Mam taki kolorowy sweterek i się czuję tak śmiesznie, bo dawno nie miałam takiej fryzury ulizanej, ale stwierdziłam, że może do niej wrócę i w sumie czuję się w niej dość dobrze. Pokażę wam przy okazji
mój rysunek, bo wczoraj zaczęłam już trochę malować, ale nie dokończyłam. Z tym, że nie mam gumki do mazania, więc będę musiała skoczyć może do Action i sobie jeszcze dokupić gumkę. I na razie jest to taki zwykły szkic, więc wygląda to tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie później. A ja teraz jadę z tatą na małe zakupy, a później skoczymy do jakiegoś podobno bardzo fajnego parku, gdzie pływałem sobie łabędzie. Można sobie usiąść na ławeczce, także bardzo fajnie, bo sobie odpocznę, nawdycham się świeżego powietrza i myślę, że dobrze mi to zrobi przy niedzielnym popołudniu. W moim życiu nawet ładnie przygotowana woda to jest romantyzowanie.